dam Ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Kładłam Ci ja idąc temu w białą różę na karabin twój. Szedłeś mój jasieńku stąd, nim próg przestąpiłeś, kwiat na ziemi zbiór. Nim odszedłeś, kwiat w ręku stąd, nim próg przestąpiłeś. Szanowni Państwo, członkowie rodzin pomordowanych, czcigodni kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, wszyscy dostojni zgromadzeni. Po raz pierwszy przypada mi w udziale wielki zaszczyt powitania Państwa w dniu, w którym upamiętniamy tragiczne wydarzenia z maja 1942 roku. Witam Państwa w najwyższym miejscu pamięci na terenie naszej gminy. Miejscu, które od zawsze jako mieszkańcy tej gminy otaczamy opieką, modlitwą i zadumą. W chwilach takich jak ta czujemy również olbrzymią odpowiedzialność i dumę, że możemy gościć tych, dla których zdarzenia sprzed 82 lat nie są tylko historią naszego kraju, ale również historią indywidualną, historią ich rodzin. Dziękuję, dziękujemy Państwu, że jesteście tutaj z nami. 82 lata temu w miejscu, w którym się znajdujemy, niemiecki okupant dokonał jednego z wielu świadomych, zaplanowanych i precyzyjnie zrealizowanych zbrodni na ziemiach naszego kraju. Większość z tu obecnych zna historię tych dni. Zgodzicie się jednak Państwo, że o takich sprawach należy mówić głośno i wielokrotnie. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Spotykamy się dziś w tym miejscu, aby uczcić pamięć tych, którzy zginęli w tragicznych okolicznościach, tutaj, w Magdalence, w nocy z 27 na 28 maja 1942 roku. Wspominamy dziś rozstrzelanie 223 więźniów Pawiaka, mężczyzn i kobiet, którzy oddali swoje życie w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Magdalenki i gminy Lesznowola, młodzieży szkolna, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby w 82. rocznicę zbrodni dokonanej przez niemieckiego okupanta na więźniach warszawskiego Pawiaka przywołać pamięć o ofiarach tego tragicznego wydarzenia. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć rozstrzelanym w nocy z 27 na 28 maja 1942 roku w magdaleńskim lesie 223 więźniom Pawiaka, a w tym 22 kobietom, dla których ojczyzna była dobrem najwyższym, a ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam bohaterskich żołnierzy polskich, obrońców ojczyzny w 1939 roku oraz wszystkich naszych rodaków, którzy przeciwstawili się niemieckiej i sowieckiej okupacji i honorem stanęli do walki o godność i wolność narodu polskiego. Stańcie do apelu! Powodzenia!
posłanie pana Kogito. Idź dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj zaiste, nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się oschłości serca. Kochaj źródło zaranne. Ptaka o nieznanym imieniu. Dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twojego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić. Nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką. Chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Zabij synie na łuku sądu, męczeńska
kierunkiem pani Magdaleny Świderek. I Pasja, zespół młodzieżowy Pasja pod kierunkiem Iwony Manisty-Kutry. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękujemy. I dziękujemy naszym kochanym harcerzom, którzy z nami byli i nas wspierali, tak jak zwykle.